Witam Państwa prosto z targów wdawców katolickich. Rozmawiamy z polskim partnerem monumentalnego, pierwszego w historii wydawnictwa La Cappella Sistina o Kaplicy Sykstyńskiej. W ulotce reklamującej czytamy najbardziej prestiżowy projekt wydawniczy na świecie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tego tak wyjątkowego wydawnictwa trzytomowego. Byłem podczas Państwa konferencji prasowej, troszeczkę usłyszałem, ale nasi widzowie są bardzo ciekawi, cóż to za wydawnictwo. No, dzieło monumentalne, rzeczywiście projekt wydawniczy, który nie ma sobie równych w historii Kaplicy Sykstyńskiej. Pierwsze takie i pewnie ostatnie w historii. Wydawnictwo Scripta Manet razem z Muzeum Watykańskim podjęło się dzieła monumentalnego, mianowicie sfotografowania Kaplicy Sykstyńskiej i wydania jej w albumie, którego część fotografii jest w skali 1:1. Album to mało powiedziane, to są trzy potężne tomy ogromnej wielkości, pewnie za chwilkę Państwo je zobaczycie, które przedstawiają fotografie z Kaplicy Sykstyńskiej, część w skali 1:1, odwzorowanie kolorów 99,9%. No niesamowita głębia kolorów, niesamowite przeżycia dla kogoś, kto obcował z Kaplicą Sykstyńską, zwiedzając ją w tłumie 20 tysięcy osób, które dziennie przemykają przez Kaplicę Sykstyńską, zadzierając do góry głowę w tłumie. Natomiast tutaj obsujemy z tym dziełem twarzą w twarz, twarzą w kartkę. Przeżywamy to bardzo głęboko, ponieważ rzeczywiście mamy na wyciągnięcie ręki dzieła, które przedstawione są na suficie, oddalonym o 20 metrów od zwiedzających. No, niesamowite wrażenia, jeśli chodzi o samą estetykę dzieła. Właśnie, bo wyjątkowe dzieło charakteryzuje się między innymi tym, że nakład to tylko 2000 egzemplarzy. Do Polski trafiło 50. Druk był w najstarszej drukarni na świecie. I ile jeszcze takich smaczków jest związanych z tą pozycją? Sporo. Poprawię tylko, nie 2000, a 1999. Do Polski trafiło 50 egzemplarzy. Rozmowy trwały prawie półtora roku związane z wprowadzeniem na rynek Polski. W związku z tym, że nasze wydawnictwo Dom Emisyjny Manuskryptum zajmuje się dziełami artbookami, czyli księgami artystycznymi w oprawach jubilerskich i wydajemy dzieła przełomowe, zdecydowaliśmy się podjąć współpracę, czy może bardziej Scripta Manet zdecydowało się również podjąć współpracę z nami. Wpasowuje się to gdzieś w profil naszego wydawnictwa. No i cóż, smaczków jest sporo, jeśli chodzi o samą kaplicę. Wspomnę tylko o jednym. No, sama sesja była robiona przez 65 nocy. Grupa wybitnych fotografów wchodziła do kaplicy po godzinach zamknięcia, wychodziła o godzinie 3 w nocy, robiła fotografie na rusztowaniach i jeszcze z wysięgnikami, używając rzeczywiście nowoczesnej technologii. Zrobiono 280 tysięcy zdjęć wielkości 3x3 cm, z których potem sklejano całą kaplicę. O tyle ważne i przełomowe dzieło, ponieważ sama kaplica, sama sesja fotograficzna również dokumentuje stan obecny kaplicy. W związku z tym pewnie Państwo pamiętacie ostatnie wydarzenia w Rzymie, gdzie było trzęsienie ziemi. Wydaje się, że Muzeum Watykańskie miało spokojniejszą głowę, bo cała kaplica jest sfotografowana, cała kaplica rzeczywiście ma swoją historiografię, ma swoje odbicie w zdjęciach, fotografiach, które między innymi znajdują się w albumie Kaplica Sykstyńska. Każdy może nabyć tą publikację? Każdy może nabyć publikację. My już oczywiście, dzisiaj była premiera, natomiast już dzisiaj część dzieł mamy zarezerwowanych, część mamy sprzedanych. To rzeczywiście kąsek i dla kolekcjonerów, ale też dla pasjonatów sztuki. Mamy bardzo dużo odzewu od ludzi, którzy zwiedzali kaplicę, myśleli o tym, żeby mieć ją w domu. W takiej formie. Myśleli, ponieważ każdy
kto zetknął się z Kaplicą Sykstyńską, no to gdzieś głęboko w człowieku zostaje. My jako wydawnictwo również wspólnie z Muzeum Watykańskim mamy wisienkę na tym torcie dla nabywców Kaplicy Sykstyńskiej, a mianowicie oferujemy im rodzinne zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej po godzinach. To jest dwuosobowe zaproszenie, oczywiście z dziećmi, do Rzymu. Płacimy za pobyt w Rzymie, ale również zapraszamy po godzinach, o godzinie 17 spotykamy się przed Kaplicą Sykstyńską z polskim przewodnikiem w gronie kilku rodzin, w ciszy, w kontemplacji. Będziemy zwiedzać Kaplicę Sykstyńską i zrobimy to tak, jak powinno to wyglądać. W ciszy, w skupieniu, z pełną wiedzą, co widzimy i dlaczego. To na koniec tym razem ja sprostuję, bo jednak nie każdy chyba sobie może pozwolić na nabycie tego egzemplarza, bo z jednej strony 50 sztuk trafiło do Polski, cena to ponad 12 tysięcy euro. Pytanie takie, czy gdzieś orientuje się pan, czy gdzieś będzie dostępny jakiś egzemplarz w jakiejś bibliotece, czy w innej instytucji szeroko dostępnej, gdzie każdy, że tak powiem, z Polaków będzie mógł przybliżyć się tej Kaplicy Sykstyńskiej? Tak. Na dzień dzisiejszy w zasadzie zamówienia są tylko od prywatnych kolekcjonerów, czy od prywatnych, nawet nie kolekcjonerów, bo często są to ludzie, po prostu pasjonaci sztuki. Czy będzie dostępny? Trudno powiedzieć. Na tą chwilę my nie mamy takiego zamówienia. Sprostuję też cenę. Cena to jest 12 600 euro, chociaż na rynek polski skalkulowaliśmy cenę na poziomie 52 tysięcy złotych. No mamy nadzieję, że trafi w jakieś życzliwe ręce instytucji, która będzie udostępniała ten album. Przemyślimy jeszcze ofertę specjalną dla instytucji. Być może, jeśli dotrą do nas takowe, będziemy z nimi rozmawiali już indywidualnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo.